Mam dzisiaj wsparcie w szpitalu. Mężu się. Aj, dziękuję, że dzisiaj ze mną jesteś. No problem. Dzień dobry, witam w nowym vlogu. Dzisiaj mam imieniny. Ale zaczynam ten dzień od odwiedzin mojej siostry w szpitalu. Rozmawiałam już z Piotrkiem, z lekarką. Czekamy na to, żeby się z siostrą zobaczyć. Ma siostra już jest ponad 5 tygodni w szpitalu, ale dobra wiadomość jest taka, że zostały jej około 2 tygodnie, żeby mogła wrócić do domu i tam kontynuować leczenie. Na zewnątrz jest taki upał, że nie ma co tutaj siedzieć. Więc czekamy cały czas w środku i współczujemy też wszystkim, którzy leżą w szpitalu, bo w środku pani doktor powiedziała, że tam w tych salach mają saunę. No to nie są dobre warunki do tego, żeby wracać do zdrowia, ale no taką mamy pogodę i takie mamy warunki w polskich szpitalach. Jak już jesteśmy w Lublinie, Skorzystamy i mamy tutaj rzeczy z... A czekaj, półkę wziąłeś? Półkę jeszcze, daj. No to dobrze mówię. Mamy do zwrotu półkę. Jakieś tam drobne rzeczy. No przy okazji coś zjemy, bo... Na razie mam lizaka. Jesteśmy już głodni, bo wracamy właśnie ze szpitala. Imieninowa randka. Tak jest. Mamy klopsiki. Nie było devolaya, Wikei. No ja mam roślinne, Piotr ma mięsne. Jest jeszcze. No, bo... Tak. To będzie super i jeszcze mamy. Ja będę miała kawkę. A ja mam piciu. Później, a. Czarny bez. Ty jakieś sztuczności wybrałeś. No to co? Bon appetit. Soli? Nie, nie. Szału nie ma. No ale dobra. Masz tego? Ja spróbuję twojego. Mhm. Ty masz mięsny. Bez szału. Mięsny lepszy już trochę. Kawka? Przyniosę ci. Kawka? Tak, kawka. Musiałam sobie zrobić po swojemu. Ciastek idzie... Na wynos. Na wynos. A mój nie pójdzie. Mój pójdzie do brzucha. Najedliśmy się i teraz wracamy do Puław, ale mamy taki szalony plan, żeby zajechać do schroniska. Bo dzisiaj jest schronisko do 15.30. A że Piotr ma urlop i jesteśmy w ciągu dnia na chodzie, to chcielibyśmy zobaczyć, jak czuje się Iwanka, jeden z piesków, który we wtorek, czyli dwa dni temu, piesek miał sterylizację. Tak jest. Moja córcia. Druga. Tak. Więc jedziemy do schroniska. Wracamy już ze schroniska. No powiedz. Nie. Olga. No taki... Nie można powiedzieć zły, niemiły akcent, ale zaskoczenie, prawda? No proszę. No co, ktoś mi Iwankę zauważył. Ja mam Iwankę. I jego też. Nie? Znaczy zabrał. Ma domek, no trzeba się cieszyć. No widzisz, bardzo dobrze. A ze mną miałby dobrze. No dobrze by miała, no pewnie, że dobrze. No szkoda, no ale no dobrze, no dostała domek. My się oficjalnie nie zgłosiliśmy tak jakby oficjalnie. My sami wiedzieliśmy, że chcemy. Powiedzieliśmy, że przyjedziemy w sobotę. No ale nigdzie nie zostawiliśmy rejestru, że tak, adoptujemy i bierzemy, nie? No bo powiedzieli, że ma
Zabieg. No to ja myślałam, że nawet nikt nie będzie mógł jej zabrać. No tak, no a się okazuje, że widzisz, pani powiedziała, że ją weźmie, zdejmie i sama szybę. Nie sama, tylko na własną rękę. Na własną rękę. No taki surprise, surprise, ale ja się cieszę, że mają domki, jedno i drugie. To jest dobre. No, no bo takie pieski to szybko. No, to się trzeba cieszyć. Trzeba się cieszyć. I będzie dobrze. No jesteśmy. Nie wiem, zielony może. Zielony czy różowy? Zielony może, co? Nie? Ja też będę. No dobra. Nie będę bardziej. No chyba, że. No dobra, no to weźmy, to będzie cool. Niech będzie ten. Ten? No nie wiem teraz. Jedzie z góry. Jesteśmy już w domu. Chciałam pokazać mój piękny komplecik, który kiedyś dostałam od Piotra. Mhm. Mam tak, taki piękny naszyjnik. Tego kolczyki. No i mój ulubiony pierścień. Komplet z Nepalu, tak? Tak jest. Także imieninowo dzisiaj w komplecie. Tak jest, z Nepalu. Tak. I zaczynam otwierać prezenty, bo tak ponoć dostałam jakieś prezenty. Zaczynamy? Tak. To jest. Wór. Z prezencikami. No to zaczynam. Możemy zacząć od... Tak, żeby widać, nie było. O! Tajemnice Dolnego Śląska. UFO i niewyjaśnione zjawiska. Ekstra. Nie? No. Gruba. Gruba? Ładnie pachnie. Teraz taki. Malutki. Co ty byś chciała? Pachnie Indiami. Miśka, co ty tam robisz? Oh, mate. Wahadełko takie ładne. Zaraz będzie deszcz. O, jak jasno to jest. Tak. Coś, czego bardzo potrzebuję w ostatnim czasie. O, to ta dobra kawa. To ta z ostatnio? Tylko inny smak. A jaki? Taki naturalny. A, sweet fruit. No. Fajnie, kawusia. Jadnista. Rzuć! No. Ale ładnie zapakowane. Chmurki. A ta... Hazelnut. No, no to jest fajne. Będziesz miała mały zapas. No, kawusi. Uwaga. Jak ładnie. Sweet. Jaka ładna. Bardzo lepka. Jaka ładna. Bardzo ładna. Nepal. Idealna. Malutka, fajna. Malutka, ale no, śliczne. I ładne wzorki, nie? Tak, tutaj są żyrafki, drzewo,
skóry, no, bardzo dużo. Prawda? Mhm. Bardzo dużo. Sorry, bracelet. And I reveal. Nie, no ładne. Może jakieś zdjątko? Tajemnice zapustej ziemi. To jest właśnie w komentarzach kiedyś wyczytałem, że jak się przeczytało misję, to też że to jest must have taki do przeczytania. O. Ta książka. Ciekawe. Też ciekawe. Mhm. Takie właśnie rzeczy nie są promowane przez jakieś MPI, nie. Tylko trzeba dobrze sobie pogrzebać, bo to tak. Są książki, które najchętniej to ludzie chcieliby, żeby nie ujrzały światła tak. Pewnie dziennego. Okej, okay, i ostatni prezencik. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Dziękuję bardzo. Z okazji imienin, jak ja mam imię? Olga. Ulga. Ulga. O Jezu, sienku. Co? To jest ten osmopoket. Chcesz się na ciebie dziwnie patrzy. Nie wiem, czy się nagrało. Co? Nie wiem, czy się nagrało dobrze. Tak, dobrze się nagrało. Jak tam? Mój dzidziuś. New baby? Tak. A tu? Tylko bez wyprawki. No, wyprawka jeszcze musi przyjść. To jest ta trójka, bo była też dwójka. Ten deszcz zaczął padać, ale tak przelotnie, więc nie jest źle. Dzisiaj była taka paruwa i ja cały czas czekam, żeby wejść do basenu, bo jeszcze w ogóle mamy dwie opcje. Mamy drugi materac do napompowania plus basen dla czworonoga. Juhu! Tego najlepszego raz jeszcze. Bardzo dziękuję. To jest taka moja Iwanka czarna. No, to jest. No, marzyłam o tym. Książkę też przeczytam. Marzyłam o tym. To będzie... To będzie? To będzie... Nowy wymiar logowania. No, oby, zobaczymy. Na dwa fronty będziemy szli. Piotr będzie trzymał starego samego. Iśka, a tu jest coś dla ciebie, zobacz. Rozłożymy jak tylko przestanie padać, bo ja dzisiaj nie odpuszczę kąpieli. A tu dla Barbie będzie... A teraz, dobrze, że wzięliśmy różowy, bo jednak ten zielony mógłby... Tak, miałbym no. Barbie, to jest będzie Barbie. Otwierasz czy potrzebujesz noża? To czekaj, nóż ci przyniosę. Potrzymaj kamerę. Już tu mam nóż. Stwierdzenie tu mam, czyli szafie z moimi narzędziami jest bardzo ryzykowne. Bo tym razem jak udało się znaleźć. Ale bardzo często myślę, że coś mam. Tam jest wszystko i niestety nic. Tak? Ale nóż jest. Dziękuję. Weźmiałbyś się na dzień, no. Bo na nóż już było. Adek, jesteś na deszczu. Ostrożnie. Ostrożnie, bo naprawdę teraz, żeby nie było. Ostrożnie, ja się z tym obchodzę jak z jajeczkiem. Maszynik. Ja tak na początku otwieram i tak sobie dostałam iPhone'a. Again? iPhone'a? Ale cieszę się, że ta bransoletka tak też pasuje ładnie. No. Fajna, co? Ta malutka jest fajna. I fajnie, że dzisiaj ten też z Neparu założyłaś te rzeczy. No tak właśnie mówię, muszę kupić ci coś special. Special. Ja to mam tak z otwieraniem prezentu, że sobie powoli. Ja wiem. Ale książkę też przeczytam, na pewno. No i zaraz po moich jeszcze dwóch, które są w kolejności. Mąż robi ekstra najlepsze prezenty świata. Najlepsze. To malutkie jest, nie? Tak, właśnie to jest fajne, bo... Wiesz?
czyli to jest jakaś taka ta osłonka. Tu baterie właśnie się jakoś tak... A gdzie ekranik jest? Tu jeszcze ekranik musisz od... No tu jest ekranik. Na razie okay. Nie. Dobra, dobra. Aneka, ja dostałam basen i będę się w nim kąpała. Ja tak chodzi za tobą, zobacz. A, bo to jest taka kamera jak na tych, jak w studiach i w ogóle. No. Jak teraz we Francji byliśmy w studia, pokazywali nam kanał Plusa, to... to dokładnie, tylko takie duże oczywiście. Nie tak, że... Epi? O, włączył się. Oh my gosh! Language. A jak byliśmy w Lublinie, to był taki skwar. No. Że człowiek tylko marzył o tym basenie, a teraz... Tak, a teraz deszcz. Cały czas tak krapi, ale przyjemnie jest, ja się cieszę, że nie jest tak... Jest czym oddychać. Oj. Chyba koniec mojego pływania. Dobra, dodałem jak coś tego Majka. To czego jeszcze szukamy? Ja sobie taką obudowę jeszcze kupię, bo piszą ludzie, że jest lepsza niż ta... Taką silikonową za 20 zł. No, bardzo fajne. No nie no, tylko mi tego brakuje, mi ten mikrofon. No i ten obiektyw szerokokątny to na razie mi nie będzie potrzebny, no ale kiedyś sobie tam dokupię. A ile kupisz? No nie wiem. Ale to ten mikro, a te zamienniki mikrofonowe sprawdzałaś tak z ciekawości? Zaraz zobaczę. Czy chciałaś mieć ten oryginał? Ej, a ktoś się tu dopomina, ty też masz swój basen, chodź pokażemy. Kupiliśmy Karmelce, co? To jest mój Barbie materac, a tutaj jest coś i dla ciebie, Karmelciu. Tylko teraz no, nie ma takiej pogody, żebyś akurat pewnie chciała pływać. Karmelka to jest pływaczka, ale jeśli chodzi o baseny takie podwórkowe, no to nie ma ona zbyt dużego doświadczenia. Nie wiemy, czy jej się spodoba, czy nie. My ją oswoimy, żeby ona wchodziła jak do jeziorka. Mhm. Trzeba, musi być ciepło, bo teraz to nie wejdzie. Ona to kiedyś skoczyła do Wisły, się baliśmy, że ją nurt porwie. A tu masz bezpieczny basenik, tak? No. Miałaś mieć siostrzyczkę, Iwankę, ale nie masz. Chcieliśmy zaadoptować Iwankę. Ale... Tak, ale dobrze, no. Moja siostra napisała, że widocznie nie była mi pisana. Ja uważam, że była mi pisana, tylko... Tylko jestem gapa, bo... No tak miało być. No tak miało być. Moja Iwanka. Jak się cieszę znowu w prezentów? Ale ekstra mam prezenty od mojego prezesa. Prezesa męża, dyrektora, głowy, heada, head off, mojego menadżera życia, bo tak się śmiejemy, ale ja też ale czasem jestem menadżerem. No. Ja jestem czasem menadżerem twojego życia, a ty czasem ja, mojego i tak się uzupełniamy. No śliczna, zaraz wszystkie, o pokażę jeszcze wszystkie prezenty w zbliżeniu. No i ciasteczko z Ikei, ładnie weszło. Rozkładamy basen ci, Karmelko. Zobaczymy, jaką... patrzysz? Co się tak patrzysz? To jest twój prawdziwy osobisty basen. Musi no. być koło naszego. Masz już swój dom, teraz tak. przyszedł czas na basen. Mój basen. Teraz pytanie. Tu czy tu? Może tu jej w rogu zrobić? Że tu! Jak... Tu! Jakoś tak mi się wydawało, że tu zawsze będzie jej basen. Co jest grane? Już jestem! Misia, zobacz. Tylko nie wlejemy ci dzisiaj wody, bo nie mamy przykrywki na twój basen, a szkoda, żeby to zrobiła. Co tam obserwujesz? Tu się patrz, to są twoje
No on jest jakiś taki wysoki. Wysoki basen. No, nie podoba mi się ten basen. Boję się, że ona tu nie wejdzie. Nie wskoczy tu. Za mało jest tak nawet, żeby... Bo ja to kiedyś chyba widziałam taki... Ja bym wolał taki, żeby ona krok zrobiła. No. On jest za wysoki. To weź może to pudełko z tego... Z tego... O, jak to się mówi. Nie wiatru, tylko deszczu. Za wysoki jest, no. Jak nie zwrócą, to oddamy pieską na to.